Prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas konferencji prasowej przedstawił założenia budżetu miasta Stalowej Woli na 2023 rok, który ma być racjonalny, rekordowy i rozwojowy. Władacz miasta zapowiedział, że trzeba działać zachowawczo, ale nadal budować, inwestować, polepszać jakość życia mieszkańców, aby zachować dynamikę rozwoju Stalowej Woli pod każdym względem. Najważniejsze jednak mają być budowa nowej strefy gospodarczej i rozwój mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego. Jest to budżet w tym trudnym czasie, budżet rozwojowy, dlatego że trudny czas, czas kryzysu wymaga, aby miasto Stalowa Wola utrzymało swoją dynamikę inwestycyjną tak, aby dla już naszych obecnych, jak również nowych inwestorów pokazać Stalową Wolę jako miasto, które nie wyhamowuje, a wręcz przeciwnie podejmuje kolejne wyzwania inwestycyjne. I tutaj ta wielka kwota ponad 236 milionów złotych na zadaniach inwestycyjnych, ponad 150 zadań, z czego 70% są to zadania objęte dofinansowaniem zarówno norweskim, europejskim, ale przede wszystkim jest to dofinansowanie ze środków polskiego rządu. To również pokazuje, jak miasto Stalowa Wola skutecznie potrafi pozyskiwać środki finansowe na realizację tych zadań, ale również jak jest objęte wsparciem jako miasto średniej wielkości przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. A więc czeka nas na pewno niełatwy rok, ale rok, w który wchodzimy z pełną determinacją, z pełną odwagą, aby te zadania, zarówno strategiczne, jak również te mniejsze osiedlowe, bo ich nie brakuje, tych zadań najbliżej okien mieszkańców jest naprawdę bardzo dużo od lat oczekiwanych. Myślę, że w tym budżecie każdy mieszkaniec będzie mógł coś znaleźć dla siebie i pod względem edukacji, pod względem kultury, sportu, inwestycji, jakości życia na terenie miasta Stalowej Woli. Dochody na rok 2023 mają wynieść ponad 622 miliony złotych, wydatki ponad 600 milionów, nadwyżka operacyjna ponad 22 miliony złotych. W przyszłym roku miasto nie będzie emitowało nowych obligacji ani zaciągało kredytów. Zamierza także wykupić obligacje na kwotę 37 milionów złotych, redukując dług do końca 2023 roku do kwoty 162 milionów złotych. Włodarz podkreślił, że nie przewiduje się wzrostu opłat za usługi komunalne, podatku od nieruchomości dla osób prywatnych, cen biletów za przejazdy komunikacją miejską, nie będzie również stref płatnego parkowania. Wśród najważniejszych inwestycji prezydent wyliczył m.in. zakup 5 autobusów elektrycznych, rozpoczęcie budowy nowego układu komunikacyjnego dla powstającej strefy ekonomicznej, remont ulic Działkowej i Spacerowej, dokończenie przebudowy Okulickiego, Obrońców Westerplatte, modernizację ulic wokół Rozwadowskiego Rynku i budowę nowych dróg pod budowę budownictwo jednorodzinne. W 2023 roku zakończy się także budowa żłobko-przedszkola z basenem.